Sądzę, że w pewnym momencie życia każdego człowieka przychodzi taki moment, gdy musi on zderzyć się z poczuciem dotkliwej samotności. I musi również zderzyć się z takim poczuciem dziwności życia. To znaczy, mógłbym powiedzieć z takim dotkliwym poczuciem, że życie jest czymś dziwnym, czymś takim ruchomym, przelewającym się, niezbadanym, czymś takim mistycznym, czymś takim kąśliwie budzącym do refleksji, może do różnych stanów melancholii, albo zadawania sobie pytań egzystencjalnych typu: kim jestem, co ja tutaj robię, dokąd zmierzam? Jak się czuję sam ze sobą? Był taki moment w moim życiu, to było gdy miałem 17 lat, i gdy tak dotkliwie schudłem, ja pamiętam to jak teraz, był język polski, byłem na języku polskim i nagle poczułem taki głęboki sens, takie głębokie uczucie tego, że muszę wyjść z zajęć i potrzebuję udać się natychmiastowo do łazienki. I ja wstałem, poprosiłem nauczyciela, czy mogę wyjść do toalety. Wyszedłem do toalety i spojrzałem na samego siebie w lustrze. I miałem takie delikatne poczucie odrealnienia. Wiecie, to tak z definicji fajnie brzmi odrealnienie, bo tutaj mam na myśli tą definicję psychologiczną. I miałem takie poczucie, że to, na co patrzę, na ten obraz przed moimi oczami, że to nie jest prawdziwe. Tylko to takie uczucie nieprawdziwości tego, na co ja patrzę, było czymś praktycznie niedefiniowalnym. Mam tutaj na myśli to uczucie, tą taką chwilę spojrzenia na samego siebie, na swój własny obraz. Nie chcę, abyście myśleli, że odleciałem czy coś. Ludzie bardzo często przypisują różne skojarzenia. Tutaj ważna jest głęboka refleksja do siebie i żebyście spojrzeli w tej chwili na siebie, gdy ja mówię te słowa. Chodzi o to, żebyśmy byli tutaj razem, a nie żebyście tylko tak automatycznie mnie słuchali i krążyli gdzieś głową całkowicie gdzie indziej. I wtedy po raz pierwszy, tak mi się wydaje, że to było po raz pierwszy, zderzyłem się z tym właśnie takim głębokim poczuciem, że coś jest w moim życiu dziwnego. I pamiętam, miałem takie chwile refleksji, chwile takiej nostalgii, gdy uświadomiłem sobie przykładowo to, że kiedyś też miałem podobne uczucie, ale nigdy nie było one przeze mnie takie reflektowana. Nigdy wcześniej nie pojawiła się we mnie taka gotowość do refleksji. I to było to, co sprawiło, że to doświadczenie było dla mnie takie nowe, czymś takim nowym, czymś takim orzeźwiającym i nowym. I nawet jeżeli wydarzyło się ono w cudzysłowie po raz pierwszy i miałem to takie przemyślenie, że kiedyś coś podobnego mnie dotknęło, to to było takie bardziej mógłbym powiedzieć świadome, bardziej klarowne. Bo miałem kiedyś takie uczucie: kurczę, czym jest życie i co ja tutaj robię w zerówce, czy tam w pierwszej klasie podstawówki, bo nikt mi na przykład nie wytłumaczył, czym jest szkoła i po co ja idę do szkoły. I pierwsze moje klasy podstawówki, z tego co pamiętam, ja po prostu chodziłem do szkoły, robiłem to co wszyscy, ale do końca nie wiedziałem po co, tak? Dopiero z biegiem czasu zacząłem słuchać innych ludzi wokół mnie i zacząłem sobie uświadamiać, po co szkoła, po co w ogóle się uczyć, co ja tutaj robię. I mówię wam o tym dlatego, bo to uczucie i to doświadczenie powracało do mnie wielokrotnie, dużo bardziej pogłębiając mój własny kontakt z tym, co ja czuję. To znaczy, coraz bardziej zacząłem sobie uświadamiać tą dziwność mojego życia. I ja pamiętam, że to był też taki okres, gdy ja stosowałem głodówkę. To znaczy, bardzo mało jadłem, tak? To nie była taka głodówka według jakiegokolwiek przepisu.
Jadłem po prostu bardzo mało kalorii, bo chciałem szybko schudnąć, więc takie przynajmniej było moje założenie. I był taki moment, gdy ja przyszedłem do szkoły i taki wygłodniały usiadłem na krześle, czekając na zajęcia, i patrzyłem się w moją podłogę i nagle zaobserwowałem, że moje życie, że moje percepcje zaczynają się poruszać. Że to, na co ja patrzę, się po prostu porusza. I to również mocniej uświadomiło mi tą dziwność mojego życia. Wiecie, i to mam na myśli takie subtelne doświadczenia, jakie zadziewały się w moim życiu. Nie mówię tutaj o jakichś stanach mistycznych, czy duchowych wglądach, czy jakimś tam tripie. Mam na myśli o po prostu zwykłym, codziennym życiu. I pamiętam też te momenty, gdy zdarzało mi się podróżować. Gdzieś daleko jechałem samochodem czy pociągiem z moimi znajomymi i słuchałem muzyki gdzieś tam na słuchawkach. Lubiłem taką muzykę z taką głębią. Zawsze lubiłem taką głęboką muzykę, czy to jakąś mistyczną, może typu ambient, albo taką chillową. Ale taką muzykę, która sprawiała, że się bardzo dobrze ze sobą czuję. Ale na takim poziomie głębokim, egzystencjalnym. I słuchałem tej muzyki i to również sprawiało, że miałem takie głębsze poczucie bycia samym ze sobą. I wiecie, i może kiedyś tam nie byłem tak zajarany duchowością jak teraz, ale gdzieś tam na takim poziomie subtelnym myślę, że każdy z nas wie, o co chodzi. I o tym chciałem nagrać dzisiejsze wideo. Są takie różnego rodzaju wzorce, są takie różne nasze ludzkie tendencje, ale mam tutaj na myśli na takiej płaszczyźnie subiektywnej, która dotyczy każdego z nas indywidualnie. I są to takie różne nasze doświadczenia czy tendencje, o których gdybyśmy opowiadali, to ludzie mogliby nas ocenić albo uważać za jakieś dziwadła, albo mogliby nas nie zrozumieć. I to są takie nasze osobiste doświadczenia, czy takie nasze osobiste rytuały, jakie my robimy, aby pogłębić kontakt sami ze sobą. A że są one takie unikatowe dla nas samych, to bardzo często mamy takie poczucie, że jesteśmy z nimi samotni, bo inni ludzie zazwyczaj mają inne tego typu doświadczenia, czy inne rytuały w samotności. No i stąd też bardzo często bierze się nasz cień, bo wtedy mamy różnego rodzaju rozkminy, albo pomysły, albo doświadczenia czy uczucia, z którymi nie jesteśmy w stanie się podzielić z innymi ludźmi, albo nie chcemy się z nimi dzielić, więc spychamy je na bok. To też jest taka forma przerabiania trudnych emocji, tak, żeby posiedzieć samemu w samotności, wtedy zazwyczaj wychodzi nasz cień i musimy się z nim skonfrontować. Ale powracając, mamy te takie różne nasze osobiste doświadczenia, z którymi nie chcemy się dzielić. I dzisiaj chciałem wam powiedzieć te oto słowa. Z perspektywy czasu uświadomiłem sobie, zdałem sobie sprawę z tego, że kultywowanie tego typu doświadczeń, kiedy jesteśmy sami ze sobą, jest mega super ważne w naszym życiu do tego, żeby lepiej rozumieć siebie, aby lepiej rozumieć własne emocje, własne przekonania, aby zbudować lepszą, zdrowszą, duchowo bogatszą relację samemu ze sobą i przede wszystkim pokochać siebie. Ja zauważyłem, że gdy przebywam samemu ze sobą w samotności i zajmuję się po prostu sobą, tym co ja potrzebuję, w czym czuję się najlepiej, to wzrasta moja zdolność do kochania bezwarunkowo. I wtedy, gdy przebywam w relacjach z innymi ludźmi, to jestem bardziej otwarty, jestem bardziej szczęśliwy i mogę wnieść to szczęście i tą miłość do relacji z innymi ludźmi. Szczególnie, gdy wszystko w moim wnętrzu jest ok, poukładane. Ale też zauważyłem, że gdy jest się dużo czasu samemu ze sobą, gdy się przebywa zbyt dużo czasu w samotności, to nieraz naprawdę można nieźle odlecieć, czy w ogóle zgubić grunt pod nogami, czy w ogóle tą taką podstawową zdolność do komunikowania się z innymi ludźmi. Ale też zauważyłem, że to jest to, co buduje fajne relacje z ludźmi, bo jeżeli ty masz jakąś taką dziwność w swoim życiu, tak, w
cudzysłowie dziwność i ktoś inny ma też taką dziwność i zbudujecie relację i gdzieś tam w polu uda wam się opowiedzieć, mówię uda się, bo nie z każdym człowiekiem jesteś w stanie wejść tak głęboko w relację i zaczniecie opowiadać sobie o tych dziwnych doświadczeniach, jakie przeżyliście i to z wami zarezonuje, to wtedy macie takie poczucie większego połączenia z drugim człowiekiem. Bowiem samotność sama w sobie, przebywanie w samotności z takim swoim czystym byciem, z czystym sercem, ma taką zdolność do otwierania siebie na intymność w życiu. I tutaj znowu należy to zrozumieć w perspektywie, bowiem ja nie nagrywam tego wideo, żeby was przekonać do samotności. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że wiele ludzi ucieka w samotność, ponieważ boi się kontaktu z drugim człowiekiem, boi się otworzyć, boi się oceny z różnych powodów. Ludzie również mają tendencję do dysocjacji albo mają inny typ osobowości. Może ktoś jest introwertykiem albo ma nastawienie mniej na intuicję, ale bardziej na ocenę i na logikę, to wtedy ludzie mają taką tendencję do kategoryzowania siebie nawzajem, się wolą oddzielić po prostu. Ale tak, samotność jest naprawdę czymś mega istotnym w naszym życiu. Już wielokrotnie mówiłem zresztą o samotności, ale dzisiaj chciałem powiedzieć o samotności w troszeczkę innym kontekście. Samotność przybliża nas wszystkich do bycia samemu ze sobą, w jedności, obecności z samym sobą. I gdy my przebywamy w samotności, mamy większą zdolność do skontaktowania się z czystą świadomością oraz z czystą jaźnią. Dlatego istnieją różnego rodzaju odosobnienia, dlatego satsangi są zazwyczaj w ciszy, dlatego istnieje dzisiaj taki ruch, który nazywa się digital minimalizm, czyli cyfrowy minimalizm, który w skrócie polega na tym, żeby mniej siedzieć przed kompem, mniej siedzieć w social media, mniej korzystać z telefonu, a być bardziej podłączonym do rzeczywistości, czyli przebywać więcej z ludźmi, przebywać więcej właśnie w samotności, czy nawet skupić się na jakiejś produktywności, czy zadbaniu o siebie, po prostu wyjścia z internetu i zajęcia się swoim codziennym życiem, takim fizycznym. Czy ruchy dotyczące minimalizmu, tak? Minimalizm jest świetnym tematem w życiu do przestudiowania. Serdecznie polecam, jeżeli chcecie posprzątać w życiu i czujecie, że brakuje wam przestrzeni, brakuje wam uważności, brakuje wam klarowności w życiu, to polecam zainteresować się tematem minimalizmu i posprzątać w mieszkaniu, naprawdę. Serdecznie polecam posprzątać w mieszkaniu, jeżeli czujecie, że macie chaos i brakuje wam kierunku. Ja mówię to serio, nie żartuję. To jest mega technika, żeby się uziemić, posprzątać po prostu. I powracając. Samotność sprawia, że jesteśmy w większym kontakcie sami ze sobą. I w samotności bardzo często ma się różne takie melancholijne uczucia. Na pewno się z tym zderzyliście. Ale nie mam na myśli z takim tylko i wyłącznie negatywnym uczuciem nudy albo takiego dotkliwego smutku, bo jesteście sami i brakuje wam kontaktu z ludźmi. Ja mam na myśli taką egzystencjalną melancholię, gdy zderzamy się z tym, że życie nie jest wieczne, że wszystko przemija, gdy zderzamy się z uczuciem pustki i nicości, czyli w zasadzie zderzamy się sami ze sobą i z czystą jaźnią. Myślę, że gdyby ludzie mieli większą wiedzę dotyczącą non-duality, to mniej by uciekali od wewnętrznej pustki. Ja zresztą bardzo pamiętam mocno, że gdy miałem jeszcze problem z otyłością i z nadmiernym objadaniem się, to było to również spowodowane tym, że nie potrafiłem siedzieć samą ze sobą w pustce. Też na przykład zauważyłem, że wiele ludzi ucieka w pracoholizm, czy w takie nadmierne angażowanie się, prowadzące wręcz do wyczerpania czy wycieńczenia. Szczególnie gdy nasz umysł ciągle dąży do osiągania czegoś następnego, nie?
osiągamy coś, zaraz coś następnego, coś następnego, coś następnego, coś następnego. To osiąganie jest nam potrzebne, bo to buduje nam system motywacji i nie należy się tego wypierać. Ale mam na myśli już to takie przemęczenie, tak? Wiecie, przepracowanie już. Myślę, że jeżeli masz trochę lat doświadczenia za sobą w kontekście pracy, to wiesz, kiedy jest za dużo. Po prostu znasz tą tendencję u siebie. I bardzo często zdarza się, że gdy przebywamy w samotności, wciśniemy ten hamulec i się zatrzymamy, to do naszej głowy zaczyna wpadać lawina myśli i cała tona refleksji z przeszłości, których unikaliśmy przez ostatnie lata, ponieważ cały czas gdzieś pędziliśmy. Cały czas. Następna rzecz, następna rzecz, następna rzecz, następna rzecz. Coś się tam działo, mieliśmy jakieś relacje, może jakiś związek, może jakieś doświadczenia. I nie mieliśmy czasu na tym, żeby się nad tym zreflektować, tylko dopiero gdy się zatrzymaliśmy w miejscu, to ta ściana myśli, która cały czas biegła za nami z tyłu naszej głowy, która próbowała za nami nadążyć, gdy my się zatrzymamy, to ona zderza się z nami, ona po prostu na nas wpada. I wtedy nagle okazuje się, jak wiele rzeczy mamy do przerobienia. I mogą pojawić się różnego rodzaju myśli, negatywne myśli, ocena, traumy z przeszłości, jakieś różnego rodzaju wahania nastroju. Tu pamiętam kiedyś podczas jednego z tripów miałem takie doświadczenie, że wziąłem LSD i pod koniec tripa to było, że miałem takie głębokie poczucie, że to wszystko jest na nic, że wszystko to, co ja robię, jest po nic, że robię YouTube'a, gdzieś tam nagrywam filmiki, staram się ludziom przekazać wiedzę dotyczącą jaźni, czy tam świadomości, czy tam rozwoju, i tak siedzę i wiecie, wpadłem troszeczkę w takiego doła egzystencjalnego, ale to nie był dół egzystencjalny taki wprawiający mnie w jakieś takie, wiecie, głębokie zaburzenia psychiczne, nie wiem, czy jakiś taki nihilizm, tylko to był właśnie ten egzystencjalny taki melancholijny, mógłbym powiedzieć, smutek, taki delikatny smuteczek dotyczący tego, że to wszystko przeminie i to wszystko na nic. I ja wyjąłem wtedy telefon i pamiętam, zadzwoniłem do Olka i próbowałem mu to wytłumaczyć i wyjaśnić. I Olek wtedy powiedział mi, że gdy powiedział mi, nie chcę przekręcić jego słów, powiedział mi, że to, co ja robię, to ja to robię po to, że ktoś później to wysłucha, zremiksuje sobie po swojemu, weźmie sobie to, czego potrzebuje, i potem ktoś będzie się wzorował na mnie i będzie robił dokładnie to, co ja robię, albo w innej formie. Wiecie, coś na zasadzie, że ja się inspirowałem przykładowo Alanem Wattsem, czy Osho, czy Mojim, czy wieloma artystami, twórcami, i wynikiem moich przemyśleń, czy właśnie słuchania wykładów, czy czytania książek, czy studiowania różnych filozofii, są te przemyślenia, którymi się z wami dzielę, a ktoś kiedyś weźmie moje przemyślenia, również przerobi po swojemu i będzie miał jeszcze inne przemyślenia. I wiecie, to zaskoczyło w mojej głowie na takim poziomie, wiecie, mojego celu życia, bo jednym z celów życia filozofa jest odnaleźć odpowiedź na pytanie, jaki jest cel życia, jaki jest sens życia, i żyć tym, żyć tą odpowiedzią, którą uzyskasz, tak? I być przykładem dla innych ludzi. I dla mnie osobiście, no, to było bardzo fajne doświadczenie. I jeszcze, powracając do tego tripa, to był trip, który odbył się tylko i wyłącznie u mnie w pokoju, ja nie wychodziłem wtedy nigdzie. I to był taki mój samotny trip, podczas którego zderzyłem się, pamiętam, z takim dotkliwym poczuciem właśnie tej takiej jasnej strony życia, czyli takiej miłości, trochę euforii i takiej inspiracji, ale potem przyszedł ten taki dół nihilistyczny. Ja przeżyłem to tak kontrastowo. Nie miałem jakichś tam halucynacji czy wyobrażeń. Ja w zasadzie nigdy praktycznie nie miałem czegoś takiego przy tripie. Zawsze miałem dużo insightów egzystencjalnych i całą masę pomysłów, inspiracji, kreatywności tego, co mogę zrobić. Ale tak, tamten trip był taki właśnie charakterystyczny.
Kochane moje mysie pysie, dzisiejsze wideo chciałbym, aby stanowiło dla was taki fundament albo jeden, chociażby jeden z puzli, jeden z kawałków budulca do waszego życia. Jeżeli to miałby być budulec waszych fundamentów, to super. Jeżeli to miałby być kawałek szczebelka waszej drabiny, to też super. Albo nawet obrazek na ścianie, który sobie powiesicie, to też super. Który posłuży wam jako inspiracja do nawiązania głębszego i lepszego stosunku z wami samymi. Relacji samemu ze sobą. Stosunek różnie się kojarzy. Bowiem ta relacja, którą mamy sami ze sobą, zostaje później odzwierciedlona w świecie zewnętrznym. I no ja uważam, że to jest trochę już taki truizm w dzisiejszym świecie, bo myślę, że każdy to zna i każdy doskonale to wie. Ale to może wam naprawdę mega pomóc. To jest bardzo proste, bardzo terapeutyczne. Umieć zderzyć się z samotnością, z osamotnieniem. Przyjrzeć się tym swoim dziwnościom w życiu, tym swoim nawykom czy rytuałom, których nie chcecie pokazać innym ludziom, zaakceptować je. Zaakceptować je i pozwolić sobie przeżyć na bardzo głębokim poziomie ten stan osamotnienia, ten stan samotności, ten stan, gdy jesteście odłączeni od informacji, od internetu, od przepychu natłoku wiadomości, powiadomień, stymulacji i dać sobie ten czas na refleksję, na pogłębienie tego wglądu w głąb samego siebie i pozwolić sobie na to, aby skonfrontować się z tym, co zastaniecie. Abyście nie oczekiwali niczego. Pozostając samemu ze sobą, nie oczekuj niczego. Bo nigdy nie wiesz, na co napotkasz. Ostatnio spotkałem się z moją siostrą. Byliśmy we Wrocławiu wraz z Asią, Eweliną i była moja siostra Martyna. No i rozmawialiśmy, ja się śmiałem, mówię, no bo wiesz, siostra, jak to jest? Mówię to do siostry. Każdy z nas hoduje sobie takiego małego psychopatę z tyłu głowy i pytanie, czy dasz mu pistolet do ręki? Oczywiście mówiłem to w takim kontekście cienia, wiecie, że każdy z nas gdzieś tam przeżył w życiu jakieś traumy, rany, odrzucenie, jakieś takie problemy w życiu i gdzieś tam każdy z nas może, to nie musi być konieczność, kumulować w sobie jakieś napięcie, frustrację czy złość i wiecie, ta część nas, ciemna, nieuświadomiona, może zbudować w nas takie poczucie właśnie chęci odseparowania się od ludzi, ponieważ im nie ufamy, czy nawet, wiecie, tego psychopatę z tyłu głowy. To jest oczywiście obraz, metafora. Troszkę tu wyolbrzymiam, ale może po części mnie zrozumiecie. Tak. Dajcie sobie czas na przetrawienie wszystkiego tego, co potrzebujecie w życiu przetrawić. To jest naprawdę mega, mega prosty, mega wartościowy przekaz, na pewno nie clickbaitowy, nie klikający. Temat, do którego trzeba po prostu dojrzeć. Jeżeli miałoby to choćby nawet wyglądać tak, że przez tydzień odłączyłbyś się od internetu i nie byłbyś na bieżąco z jakąkolwiek informacją, która miałaby trafić do twojej głowy. Jeżeli miałbyś zrezygnować z oglądania YouTube'a, czy przeglądania Facebooka, czy oglądania telewizji, czy jakichkolwiek źródeł informacji, jeżeli miałbyś na chwilę przestać pracować nad tym projektem, nad którym pracujesz, czy skupiać się na realizacji swoich celów, to nieraz może być bardzo dołujące. Albo jeżeli miałbyś nawet przerwać jakiś nauk, tak, bo to również może cię uwolnić, zadziałać na ciebie terapeutycznie, jeżeli będziesz samemu ze sobą i nagle zdasz sobie sprawę, że nie potrzebujesz tych wszystkich rzeczy, które masz naokoło siebie.
Nie wiem, nie wiem, sam sobie to przemyśl, zobacz, jaką mógłbyś korzyść z tego uzyskać, korzyść będąc samą ze sobą. Zobacz, jak wygląda druga strona medalu. Jeżeli jesteś typem samotnika, to zobacz, jakby wyglądało twoje życie po drugiej stronie, gdybyś jednak zaangażował się w relacje z ludźmi. To też mogłoby być bardzo ciekawe doświadczenie dla ciebie. Tutaj jeszcze do głowy mi przychodzi kwestia muzyki, wiecie? Muzyka ma naprawdę głębokie duchowe znaczenie. Ja nie bez powodu w tle moich nagrań włączam taką, a nie inną muzykę. Lubię zbudować taki klimatyczny, nostalgiczno, duchowo, mistyczno, ambientowy nastrój. Trochę też takiego chillu. Wiem, że część osób może mieć takie zabiegane trochę życie i może oglądacie mnie, żeby wyluzować. Uważam, że to jest jak najbardziej również wskazane. Kochane mysie pysie, kończę to wideo. Mam nadzieję, że uzyskaliście swoje kawałki puzli, brakujących cegłówek albo dachówek z waszego domku, który budujecie, a może budujecie coś innego. Co takiego budujesz w swoim własnym życiu? Możesz mi napisać na dole w komentarzu, to z miłą chęcią przeczytam. Ja mam na imię Damiano, dla projektu Find Yourself. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za to, że obejrzeliście to wideo. Jeżeli wam się podobało, dajcie dla mnie łapkę w górę. Napiszcie pozytywny komentarz, zostawcie swoje własne przemyślunki na dole, szczególnie jeżeli chodzi o algorytm YouTube'a. Im więcej komentarzy zostawicie, nawet obojętnie jakich, tym lepiej, bo to sprawia, że moje wideo jest wtedy bardziej widoczne. Udostępnijcie to wideo również na Facebooku. To również mogłoby mi pomóc zbudować większy zasięg. I widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego, elo, buźka.